przez 8 lat nie realizowaliśmy tego wydarzenia, ale jest to ważne wydarzenie, dlatego że to wydarzenie nie jest plebiscytem sportowym. To jest wydarzenie, które ma na celu uhonorowanie osób, które z środowiska sportowego, które poprzez swoje działania, zaangażowania, sukcesy zasłużyły sobie na to, żeby o nich pamiętać, że są inspiracją dla młodych ludzi, a także promują nasze miasto i naszą gminę. Więc to jest taka idea. Mamy również tą galę zasłużonych osób tutaj w holu Ośrodka Sportu i Rekreacji. I to jest miejsce, które, tak jak ja zawsze mówię, jest miejscem, gdzie zawsze każdy młody sportowiec powinien się zatrzymać. Ja myślę, że każda forma promocji sportu jest ważna. Sport to, jak mówią, zdrowie, chociaż wiemy, że ten sport zawodowy nie zawsze się z tym zdrowiem wiąże, ale dla nas istotne jest to, żebyśmy mieli jak najbardziej aktywne społeczeństwo, a tego nie da się zrobić bez liderów, bez animatorów, bez takich ludzi, którzy na co dzień tę pasję krzewienia sportu ciągną. W kategorii działacz nominowaliśmy Kazimierza Kafarskiego, to taki wieloletni działacz lat 50. związany z ziemią pyrzycką. Kategorię sportowiec nominację otrzymał Jakub Markiewicz, siatkarz, który się wywodzi z Pyrzyc, w zasadzie zaczynał w Pyrzycach. I w kategorii trener Józef Czaboćko. Są osoby zasłużone tutaj dla Legionu. Tak, oczywiście. Zawsze kapituła stara się wybierać te osoby, które już zakończyły swoją karierę, albo, tak jak w przypadku pana Józefa, to już 50. rok jego pracy i stąd uhonorowanie go Hall of Fame. Dziękuję bardzo. Dobrze, że młode osoby mogą czerpać te wzorce właśnie od osób, które osiągają sukcesy. Oczywiście wiemy, że to często jest ciężka i długa droga, bo trzeba, szczególnie na początku drogi, nie każdy jest sportowcem zawodowym. Trzeba często dzielić ten sport właśnie z edukacją, z pracą zawodową, a pomimo tego robią to i osiągają sukcesy.